Podziel x kwadrat minus 3x plus 2 przez x minus 2. Czyli chcemy wiedzieć, ile razy to mieści się w tym. I zrobimy to tak, jak nauczyliśmy się zwykłego dzielenia pisemnego. Zapiszmy jeszcze raz: x kwadrat minus 3x plus 2 przez x minus 2. Chociaż można też zapisać takie dzielenie w postaci ułamka. W ten sposób. Te trzy wyrażenia oznaczają to samo, są równoważne. Wykonując dzielenie wielomianu przez wielomian w ten sposób, zaczynamy od wyrazów najwyższego stopnia w jednym i w drugim wielomianie. Tutaj x, tutaj x kwadrat. Ile razy x mieści się w x kwadrat? Albo inaczej, ile to jest x kwadrat podzielone przez x? To jest równe x, czyli x mieści się w x kwadrat x razy. Zapisujemy dla uproszczenia tak, żeby zgadzały się potęgi zmiennej x -y nad x. -ami. I mnożymy x razy x minus 2. x razy x to x kwadrat, x razy minus 2 to minus 2x. I znowu, tak samo jak w dzieleniu pisemnym liczb, odejmujemy to od tego. Żeby uprościć sobie działania i nie pomylić znaków, możemy skorzystać z tego, że odejmowanie wyrażenia to to samo, co dodawanie wyrażenia przeciwnego. Albo inaczej, można zamiast odejmować, najpierw pomnożyć każdy z tych wyrazów na dole razy minus 1, a potem dodać je do tych wyrazów u góry. X kwadrat razy minus 1 to minus x kwadrat i minus 2x razy minus 1 to plus 2x. Teraz dodajemy. Te dwa wyrazy się znoszą, w sumie dają 0. Minus 3x plus 2x to minus x. I spisujemy tę dwójkę. Gdybyśmy teraz zakończyli dzielenie, to moglibyśmy powiedzieć, że wynikiem jest x, a reszta z tego dzielenia wynosi minus x plus 2. Ale nie musimy kończyć, możemy dzielić dalej. Teraz dzielimy minus x plus 2 przez x minus 2. Znowu bierzemy najpierw pod uwagę wyrazy najwyższego stopnia. Ile razy x mieści się w minus x? Minus 1 razy. Jeżeli podzielimy minus x przez x, to otrzymamy minus 1. Możemy też powiedzieć, że x się skrócą i zostanie minus 1. Mnożymy minus 1 razy x minus 2, minus 1 razy x to minus x, minus 1 razy minus 2 to plus 2. Odejmujemy albo Odejmowanie to to samo co dodawanie wyrażenia przeciwnego, czyli możemy każdy z dolnych wyrazów pomnożyć razy minus 1, a potem dodać górne do dolnych. I otrzymamy to samo. Minus x razy minus 1 to plus x, plus 2 razy minus 1 to minus 2. To się skraca, po dodaniu otrzymamy 0, to się też skraca, po dodaniu również otrzymamy 0, czyli nie ma reszty. Czyli wynikiem tego dzielenia jest x minus 1. I możemy sprawdzić, czy ten wynik jest ok. Jeżeli pomnożymy x minus 1 razy x minus 2, to powinniśmy otrzymać to wyrażenie. I tak zróbmy. x minus 1 razy x minus 2, minus 2 razy minus 1 to plus 2, minus 2 razy x to minus 2x, x razy minus 1 to minus x i x razy x to x do kwadratu. Dodajemy wyrazy podobne x kwadrat minus 2x minus x to minus 3x, 2 plus nic to 2. No i otrzymaliśmy wielomian, który dzieliliśmy, czyli ten wynik jest poprawny.